Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i praktycznie przybiegam do Was dzisiaj z tym filmem, bo to jest produkt, którego nie mam jeszcze nawet tydzień w swoim posiadaniu. Ten krem do mnie przyszedł w środę i od piątku, sobota, niedziela nagrywam właśnie dla Was test tego podkładu, czy też tego kremu BB, żeby jak najszybciej dać Wam znać, jakie jest moje zdanie na jego temat, czy się sprawdza dla cery tłustej, jakie jest jego krycie, wszystkie takie informacje właśnie, które chciałybyście wiedzieć. Tak więc o czym w ogóle jest mowa? Jest to najnowszy produkt marki Recibo, jest to z linii Recibo Glow. Jest to krem BB i przeczytam Wam, co jest napisane na stronie producenta, że jest to kosmetyk, który jednocześnie dobrze nawilża i odżywia skórę, a także łagodzi podrażnienia. To zasługa m.in. ekstraktu z miodunki plamistej, który zawiera mnóstwo witamin i minerałów, mających bardzo pozytywny wpływ na kondycję skóry. Za wsparcie procesów depigmentacyjnych, czyli poprawę kolorytu skóry, odpowiada ekstrakt z kurkumy, który dodatkowo działa antyoksydacyjnie i fotoochronnie. Stosując krem zauważysz, jak Twoja skóra staje się aksamitna i miękka. To dzięki zawartości skwalanu roślinnego oraz naturalnego biopolimeru, który silnie nawilża oraz poprawia wygląd i kondycję skóry, dając uczucie aksamitnego dotyku. Jednocześnie tworzy na powierzchni skóry naturalny film chroniący przez naskórkową utratą wody. Wow! To było skomplikowane. Ja tak jak wspomniałam, nie wiem czy wspomniałam, w każdym razie mam ten produkt w kolorze light beige, bo no żaden inny kolor by tutaj nie pasował. I to co jest napisane to to, że nawet właśnie taki kolor light beige jest do cery jasnej, a nawet porcelanowej. Dobrze zgra się z odcieniem skóry o żółtych czy brzoskwiniowych tonach, a te różowe naturalnie ujednolici. I ja mam właśnie skórę o takim różowym podtonie. Półprzejrzysta formuła produktu sprawia, że dopasuje się do Twojego koloru skóry, nie odznaczając się od niej. To, co też myślę, że ważne jest i warto to podkreślić, to to, że Recibo przekaże 5% ze sprzedaży każdego takiego kremu na wsparcie kobiet, które w czasie pandemii koronawirusa doświadczyły przemocy domowej. Produkt kosztuje 80 zł, mamy tutaj pojemność 30 ml i przychodzi do nas w szklanym opakowaniu i mam wrażenie, że teraz szklane opakowanie powoli wracają z powrotem do łask. I jakiś czas temu wszyscy się cieszyli, kiedy produkt nie był w szklanym opakowaniu, a był w plastikowym, bo był lżejszy, bo było mniejsze ryzyko, że się potłucze. Natomiast teraz z uwagi właśnie na ekologię i na planetę i na to, że plastik się trochę gorzej recykluje, niż szkło. Wszyscy właśnie zwracają uwagę na to, jeżeli produkt jest z powrotem w szklanym opakowaniu i można go w łatwy sposób tak naprawdę potem rozkręcić i zrecyklingować, tak? Czyli nie mamy takich elementów, które łączą w sobie na przykład dwa materiały i trudno jest wtedy to po prostu, wiecie, rozdzielić i wrzucić do odpowiednich koszy. Więc wydaje mi się, że to też jest istotne. Mamy tutaj też filtr mineralny, o ile się nie mylę. Ja się na tym dokładnie nie znam, ale tak. Jeszcze sprawdziłam, zawiera mineralny filtr przeciwsłoneczny o faktorze 6. To nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc. Ja akurat przy mojej skórze używam z reguły na twarz filtr 50. Natomiast tak jak wspomniałam, ja się nie znam, nie wiem czy filtr mineralny na przykład działa lepiej niż jakikolwiek inny. Ja się na tym nie znam, więc po prostu przekazuję Wam takie informacje. Jeżeli interesuje Was ten produkt, to moja rada jest taka, poczekajcie na jakąś promocję. Ten produkt jest dostępny w wielu drogeriach internetowych, w wielu sklepach internetowych, bo wydaje mi się, że chyba widziałam go i na Douglasie, i na Minty Shopie, i na Kokolicie, i Drogerii Pigment, i na bezpośrednio na stronie Recibo, tak więc gdzieś na pewno w którymś miejscu pojawi się jakaś promocja, więc jeżeli on Was interesuje, no to zastanawiam się, czy właśnie nie zaczekać, aż traficie na jakąś promocję. Natomiast z drugiej strony wiem, że niestety produkt się dosyć szybko wyprzedaje. Bo ja jak robiłam zamówienie na Minty Shopie, kiedy była promocja na pędzle maksineczki, to chciałam go wrzucić, bo wtedy było minus 15% na inne produkty. Ale niestety ta wersja light się dosyć szybko wyprzedała i już po prostu nie zdążyłam jej kupić, tak więc rozumiem, że możecie chcieć, natomiast moja rada jest taka, żebyście poczekały. No a teraz, nie przedłużając, w takim razie zapraszam Was na test, czyli zobaczycie właśnie, jak on ujednolica taką skórę jak moja, czyli taką, która ma różowe podtony, co tutaj przebija, co jest różem, co nie jest różem i tak dalej i potem właśnie na podsumowanie wszystkiego, tak więc zapraszam Was do nakładania. Dzień dobry, jest godzina prawie 8:30, ja mam już ze sobą miętkę, ciepły napój, żeby trochę rozgrzać struny głosowe i przechodzimy w zasadzie do nakładania, bo wszystko co najważniejsze przeczytałam Wam już we wstępie, to znaczy ja przeczytam w przyszłości, a Wy już byłyście w przyszłości, więc moja przyszłość jest
generalnie przechodzimy do nakładania. Naprawdę może nie powinnam się wysilać na jakieś takie fajne, mądre powiedzenia rano, bo zdecydowanie mi to nie wychodzi. Pokażę Wam, jak ten krem wygląda. Na razie wycisnę dwie pompki, bo zazwyczaj mi to tyle wystarcza. Możecie zobaczyć, że na mojej dłoni jest on bardzo żółty. Jak go zacznę rozsmarowywać, widzicie? On jest bardzo, bardzo żółty. Aha, i zapomniałam, że chciałam nałożyć bazę. Moment. Tak to jest, jak się nagrywa rano. Zapomniałam, że dzisiaj w dzisiejszym teście chciałam nałożyć bazę. I jest to baza matująca, ponieważ ja już ten krem BB używałam dwa razy. Nie jest to może dużo, natomiast ilość wiadomości i próśb o to, żebym jak najszybciej przetestowała ten produkt, mnie zasypa, więc po prostu staram się to dla Was zrobić jak najszybciej. Ale tak naprawdę trzy razy to i tak jest mniej więcej tyle samo, ile właśnie testuję na przykład inne podkłady, tylko że robię to w innej kolejności, tak więc nakładałam go już bez bazy, nakładałam go z inną bazą i dzisiaj chcę spróbować z bazą matującą z Golden Rose Mattifying and Pore Minimizing Silky Smooth Primer, więc sprawdzimy właśnie, jak będzie z tym primerkiem. Ja go wyciskam niewielką ilość, bo tak naprawdę po prostu używam go tutaj w środkowej części mojej twarzy, czyli przy nosie oraz na brodzie, czyli tu, gdzie najczęściej ważą mi się podkłady i przytłuszczają. No i baza już nałożona, odczekałam chwilkę, ona się nie musi jakoś wchłaniać, bo to jest baza, wiecie, minimalizująca porę, więc tutaj nie ma takiej lepkiej warstwy, więc biorę teraz krem i pokażę Wam na jednej stronie, jak ja go nakładam, bo on wcale nie jest taki prosty do nakładania, może ja Was troszeczkę zbliżę, żebyście też dobrze widziały. Krem BB nie ma dużego krycia. Jeśli chodzi o jego kolor, no to możecie zobaczyć, że niby jest bardzo żółty i jak go tak nakładam, to też się wydaje bardzo żółty i jak go w ogóle tak rozsmarowuję, to no jak pierwszy raz go nakładałam, to tak mówię, Jezus Maria, co to jest? Jak sobie z tym poradzić? Ale zaczynam go tak rozsmarowywać, a potem biorę gąbeczkę i zaczynam go po prostu doklepywać tam, gdzie były smugi, żeby to wyrównać i żeby to dobrze wyglądało. Natomiast nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tutaj mam taką czerwoną plamkę i ona czasami jest ogólnie widoczna też w innych testach podkładu i ona się niestety właśnie za bardzo nie chce pod tym kremem BB schować. Ona mi po prostu wychodzi, więc podejrzewam, że niestety z moim czerwonym nosem, który na szczęście już się robi mniej czerwony, może być podobnie. Więc teraz możecie zobaczyć, jak wygląda skóra, która jest ujednolicona tym kremem, nieprzypudrowanym na razie, a jeszcze nie ujednolicona. Może moja skóra nie jest też zbyt dobrym przykładem na działanie tego kremu BB, bo ona nie jest, nie wymaga, nie wiem, nie mam żadnych rzeczy do przykrycia, chociaż z drugiej strony on nie ma niczego przykrywać, więc możecie zobaczyć właśnie, jak wygląda bez niczego, a jak wygląda właśnie z tym kremem. Więc ja sobie teraz troszeczkę Was oddalę, bo tak wiecie, jak jesteście mi w twarzy, to się trochę krępuje. I nałożę krem na drugą stronę. Ja go właśnie tak nakładam jedną warstwę, trochę doklepuję. Nie wiem, co mi się... Mam wrażenie, że trochę czuję jakby propolisu, nie wiem, on ostatnio chyba za mną chodzi. Widzicie, doklepuję. Jest trochę wyrównany koloryt, ale bez szału. Nie, to nie jest jakby krycie, wiecie, jak podkładu. I dokładam sobie drugą warstwę, żeby to wszystko jeszcze bardziej ujednolicić. Nie wiem, na ile będzie to widoczne w kamerze. Mam wrażenie, że troszeczkę widać, ale właśnie tutaj na brodzie nie do końca jest ona przykryta. Ona nadal tak jak była czerwona, tak jest. To samo tutaj mój taki malutki nieprzyjaciel, który nieśmiało próbuje się pokazać, ale ja nie pozwalam mu, jego ciągle wciskam właśnie do środka. Też nie jest przykryty. To samo tutaj dwie pozostałości po przyjaciołach, którzy już sobie na szczęście poszli. Nos jest ok, nos nie jest aż tak bardzo czerwony, jak mi się wydawało. No wiadomo, że pod oczami no to będzie trzeba użyć troszeczkę korektora, ale też nie za dużo, żeby nie było zbyt dużej różnicy pomiędzy sposobem, wiecie, jakby na ile zakryta jest skóra na twarzy, a na ile jest zakryta skóra na, pod oczami. Więc biorę sobie teraz korektor i delikatnie właśnie tym razem na palec i nałożę go tutaj wewnętrzny kącik, tak żeby właśnie troszeczkę tutaj to rozjaśnić.
No i tak wygląda twarz, która jest wyrównana dwoma warstwami tego kremu BB oraz korektorem pod oczami. Jeszcze nic nie jest przypudrowane. Możecie zobaczyć dokładnie, jak to wygląda, jak się prezentuje na twarzy. Więc dzisiaj przypudrujemy sobie ten krem pudrem Golden Rose. W poprzednich dwóch dniach, jak używałam tego kremu, używałam go z innymi pudrami, więc te przybitki zobaczycie na koniec. Dzisiaj tak sobie pomyślałam, że to może być fajna kombinacja, zarówno baza matująca, jak i właśnie ten puder Golden Rose, który ja, jak wiecie, bardzo lubię i bardzo często stosuję. Znaczy w zasadzie w każdym teście stosuję, nie to, że bardzo często, zawsze. No i baza w zasadzie skończona i powiem Wam, że ja, jeśli chodzi o ten krem, to nie chcę używać za dużo bronzera, różu, rozświetlacza, bo mam wrażenie, że przy tak niskim kryciu to po prostu się trochę za bardzo kupy nie trzyma, więc ja sobie troszeczkę użyję różu, ogólnie wykończę makijaż, czyli dorzucę sobie brwi, dorzucę sobie tusz do rzęs, nie wiem, czy akurat coś na usta będę dorzucać, bo jak wiecie, jest wcześniej, ja po prostu zaraz pójdę zjeść śniadanie, ale ogólnie wykończę sobie całą twarz, cały makijaż i za chwilkę do Was wrócę. Makijaż skończony, tym razem zostawiłam krótki klip właśnie, żebyście wiedziały, w którym miejscu nakładałam róż oraz rozświetlacz, żebyście wiedziały, ile go nałożyłam i jak to wpłynęło na to, jak wygląda moja skóra, dlatego że no, jeżeli przybija jakieś czerwone spod tego kremu, no to też żebyście wiedziały, że na przykład to nie jest róż albo że to jest róż, tak więc róż mam zdecydowanie tutaj z tyłu, więc wszystko, co będzie przybijać tutaj na jabłuszkach, tak, czyli na pućkach, jak ja to nazywam, no to jest wtedy już jakby przybijająca skóra, to samo na nosie, ewentualnie właśnie tak jak wspominałam, jak nakładałam na brodzie. Natomiast makijaż standardowo, bardzo, bardzo delikatny, zresztą tak jak mówię, przy tego rodzaju produkcie, no każdy jakikolwiek mocniejszy makijaż wyglądałby dziwnie, bo skóra nie jest totalnie, wiecie, wyrównana w sensie takim, że nie jest zakryta, tylko przebija ona spod tego podkładu. Możecie teraz zobaczyć, jak ona wygląda właśnie przypudrowana, kiedy wszystko jest nałożone, widać troszeczkę nos, że jest czerwony, tutaj jest właśnie róż oraz troszkę rozświetlacza, natomiast tutaj właśnie ani nie nakładałam różu, ani rozświetlacza, tak więc tu wszystko, jakikolwiek błysk, blask, cokolwiek, to jest właśnie, to przebija jakby skóra, czy też ten krem spod pudru. Dochodzi godzina 9, ale myślę, że tak 8:40-8:45 skończyłam nakładać zarówno właśnie ten krem, jak i puder, więc myślę, że można uznać to za start testu, więc zobaczę się z Wami za 5 oraz za 10 godzin i na sam koniec tego filmu właśnie wrzucę Wam przybitki z poprzednich dwóch dni i podsumujemy sobie ten krem. Czas na pierwszy check-in, 5 godzin minęło, stoję teraz przed oknem, więc to światło jest takie dosyć intensywne. Natomiast myślę, że dobrze będzie widać właśnie, czy się świecę, czy się nie świecę, bo to najczęściej widać właśnie najbardziej przed oknem. Podoba mi się, jak on się utrzymuje i wydaje mi się, że to może być zasługa bazy matującej, ponieważ ja ten podkład próbowałam pierwszego dnia bez żadnej bazy, z samym pudrem i on nie wyglądał tak dobrze, jak właśnie wczoraj z jedną bazą i dzisiaj z drugą bazą. I wydaje mi się, że to może mieć dobry wpływ właśnie na to, jak on się utrzymuje, szczególnie w tym obszarze, który mi się najczęściej przytłuszcza, jest najbardziej dla mnie problematyczny, więc jeżeli już, to właśnie sugerowałabym bazę matującą, natomiast to jest 5 godzin, więc przynajmniej wiemy, że pół dnia ten podkład da radę, jeszcze się Wam przybliżę, żebyście mogły dokładnie zobaczyć, przynajmniej wiadomo, że przez pół dnia ten podkład daje radę na twarzy, natomiast czy da radę przez cały dzień i w jakiej kondycji, no to się po prostu przekonamy w zasadzie na koniec dnia, tak więc tyle jeśli chodzi o ten check-in, taki krótki, szybki, ale też przy okazji widzicie ten kolor w świetle dziennym, bo on tak jak się wyciśnie, to się wydaje bardzo, bardzo żółty i trochę taki przerażający. Ja właśnie też byłam trochę przerażona, dlatego w pierwszej chwili go jakby nie kupowałam, bo mówię, Boże, on jest strasznie żółty i będzie wyglądał źle, ale przez to, że on jest bardzo mało kryjący i powoduje, że tego pigmentu żółtego tak bardzo nie widać, ale z drugiej strony to może być dla kogoś problem, bo ktoś może chcieć większego wyrównania kolorytu, więc tutaj wydaje mi się, że to jest taka cienka granica pomiędzy tym, czy on będzie wystarczająco kryjący, a jeżeli będzie, to czy wtedy ten żółty pigment nie będzie zbyt widoczny na skórze, więc możecie też się przyjrzeć właśnie, jak on wygląda w odniesieniu do mojej szyi i ogólnie do mojej twarzy, widziałyście też rano, jak go nakładałam, więc mam nadzieję, że to też Wam daje jakiś ogląd właśnie, jak on wygląda przy bardzo, bardzo też jasnej karnacji z różowymi podtonami.
No i mamy koniec dnia, 18:41, więc czas podsumować sobie dzień, jak i w ogóle kilka dni z tym kremem BB. Jeżeli słychać jakieś szumy, to niestety właśnie jakieś 3 minuty temu dosłownie nadeszła burza i z tego co patrzyłam na radary, to niestety ona trochę potrwa, więc nie było sensu, nie wiem, przeczekać 15 minut, bo ona nie potrwa 15 minut, przynajmniej według radarów, nie wiem, może potrwa, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten podkład i obecną kombinację, czyli baza Golden Rose i puder Golden Rose, to możecie zobaczyć, jak to wygląda po 10 godzinach. Nie odbijałam nadmiaru sebumu w ogóle z mojej twarzy, bo zazwyczaj zapominam po prostu o tym, więc tak to się prezentuje. Nie wygląda źle, wygląda nawet, powiem Wam, całkiem ok. Troszkę w tym miejscu wygląda, jakby chciało się zważyć, tak delikatnie, ale szczerze mówiąc, jak na krem BB nie ma dramatu, bo zazwyczaj jest tak, że te kremy BB u mnie różnie się sprawdzają, nawet te koreańskie, chociaż głównie koreańskie mają za zadanie powodować, że nasza skóra wygląda świetliście i promiennie, więc jakby ten blask się tutaj pojawia. Natomiast no, w tym wypadku powiem Wam, że wygląda to całkiem fajnie. Wydaje mi się, że lepiej moja skóra wyglądała w kombinacji baza The Ordinary High Adherence Silicone Primer oraz puder Revolution Pro Matte, Hydra Matte, tak? Bodajże, jakąś nazwę, czekajcie. Hydra Matte Translucent Setting Powder. To jest puder, który ja wygrzebałam ostatnio w jednym z filmów i on się naprawdę fajnie sprawdził i tak go trzymam cały czas na wierzchu i sobie go właśnie użyłam i naprawdę fajnie się sprawdził, tak? Więc możecie teraz widzieć na przybitkach, że ta kombinacja sprawdziła się naprawdę bardzo fajnie. Wydaje mi się, przynajmniej z takiego uczucia na skórze, że nawet lepiej, nie mówiąc już o tym, jak moja skóra wyglądała, kiedy użyłam tylko i wyłącznie pudru. I to było pierwszego dnia, kiedy użyłam pudru z Too Faced, mojego ulubionego, czyli Peach Perfect. Natomiast mam wrażenie, że jednak to nie wyglądało tak dobrze, jak właśnie w kolejnych dniach, kiedy użyłam albo bazy matującej z The Ordinary, albo bazę matującej z Golden Rose, tak jak dzisiaj. Więc powiem Wam tak, jestem niesamowicie zaskoczona, że ten podkład na tłustej skórze utrzymuje się tak dobrze. W zasadzie nie podkład, tylko krem BB, ale wiecie, o co chodzi. Że ten krem BB tak dobrze utrzymuje się na tłustej skórze. Naprawdę nie spodziewałam się, że on będzie się tak dobrze utrzymywał. Myślałam, że właśnie to będzie taki krem na zasadzie 5 godzin, a potem to już będzie tak, będzie pikować w dół i generalnie będzie coraz gorzej. Ale on naprawdę, moim zdaniem, przynajmniej w moim odczuciu, on nie wygląda tak źle. Ja też, jeśli chodzi o takie odczuwanie sebum, to co często pojawia się w filmach, że właśnie czuję, jak mi tutaj wszystko pracuje i się wydziela to sebum, to faktycznie tak mam. Szczególnie po 5 godzinach, czyli jak już minie pół dnia, to faktycznie tak mam, że odczuwam właśnie to, że te wszystkie moje kanaliki tutaj pracują i że to sebum mi się wydziela i naprawdę mam wrażenie, że powinnam gdzieś tam odbić sobie nadmiar sebum, ale patrząc się w lustro, widzę, że nie błyszczy się moja skóra tak bardzo, jakby mi się wydawało, że powinna po tym odczuciu, które mam. Jeśli chodzi o przebarwienia, to powiem Wam, że niestety nie bardzo jestem Wam w stanie określić, czy on jakieś zaczerwienienia przykryje. Jak widziałyście, ja ogólnie nie miałam zbyt wielu zaczerwienień na mojej skórze. Tutaj ta drobna plamka czerwona, ja mam wrażenie, że ona jest troszeczkę widoczna. Te takie tutaj pozostałości po nieprzyjaciołach, czy nawet ten nieprzyjaciel, który tutaj się wychyla, one są i jakby ten krem BB ich nie przykrył, więc ciężko mi jest powiedzieć. Raczej nie liczyłabym na to, że jeżeli na przykład macie ogólnie bardzo zaczerwienioną skórę, to że ten produkt Wam przykryje. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że może na przykład być dobrym pomysłem połączenie tego na przykład z jakąś taką bazą, która ma, wiecie, te tony zielone, które niwelują zaczerwienienie i dopiero użycie tego. To ma dosyć mocne żółte tony, więc możliwe, że to się będzie dobrze jakoś tam współgrało, ale szczerze mówiąc nie chcę brać odpowiedzialności, bo nie mam pojęcia. Bo tak jak mówię, ja po prostu nie mam takiej skóry, która by się aż tak mocno czerwieniła i nie jestem w stanie się za bardzo po prostu do tego odnieść. Natomiast jeśli Wasza skóra jest po prostu normalna i faktycznie szukacie czegoś lekkiego, co Wam ujednolici koloryt, no to myślę, że warto się temu przyjrzeć. Tylko ta cena 80 zł, no jest szczerze mówiąc zabójcza i jest bardzo wysoka, chociaż jak na przykład porównam sobie to z podkładem Affectu, który kosztuje 70, no to już zdecydowanie bardziej wolałabym dodać 10 zł i kupić to, bo to się u mnie lepiej sprawdza. Ale to jest kwestia też tego, co się Wam lepiej sprawdza
na skórze, bo wiadomo, że skóra skórze nierówna i to powtarzam zawsze, to co się u mnie sprawdza, niekoniecznie będzie się sprawdzało u Was, nawet jeżeli macie tłustą skórę, bo nawet skóra tłusta skórze tłustej nierówna, bo też czasami jest po prostu tak, że sprawdzają nam się zupełnie inne rzeczy, bo też mamy inną pielęgnację, bo używamy innego pudru, bo mamy inne pH skóry, bo jest mnóstwo czynników po prostu, które na to wpływają, tak więc... Ogólnie, podsumowując, ja powiem Wam, że jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona tym produktem. Nie spodziewałam się, że on się tak dobrze spisze. Nie spodziewałam się, myślałam, że naprawdę będzie miał lekkie krycie do wręcz prawie żadnego, tak patrząc po prostu na filmy na YouTubie. Nie spodziewałam się, że będzie się tak dobrze też utrzymywał, bo jak wiecie, moja skóra dosyć mocno się przytłuszcza i nie każdy produkt daje radę, ale jak widać przy odpowiedniej kombinacji, szczególnie bazie matującej i tak jak mówię, wydaje mi się, że w przypadku akurat bazy The Ordinary trochę to lepiej wyglądało niż w przypadku bazy Golden Rose, natomiast ogólnie bardzo w zbliżonym stanie moja skóra jest na sam koniec dnia i ten glow nie jest jeszcze taki brzydki i nie wiem... wyglądający właśnie na wydzielający się sebum, tylko jeszcze wygląda to jak na glow i jeszcze można odbić na przykład nadmiar sebum, tak żeby powiedzmy to jeszcze przetrwało jakiś czas, więc jestem pozytywnie nim zaskoczona, poczekałabym na promocję, bo no, jest to dosyć drogi produkt, więc raczej po prostu poczekałabym, aż będzie jakiś minus 15, minus 20%. Natomiast jest to produkt, którym warto się zainteresować, warto popatrzeć jeszcze inne recenzje oczywiście w internecie, zobaczyć jak się sprawdza u innych osób, może gdzieś też będzie informacja, może ktoś inny z tłustą skórą również go przetestuje, będziecie wtedy miały dodatkową informację. Jeżeli Wy go już miałyście, i Wy go wypróbowałyście, to koniecznie napiszcie, jak on się u Was sprawdza, jaką macie skórę, jaki macie na niego sposób, ewentualnie z jakim pudrem go używacie, bo to jest skarbnica wiedzy. Jeżeli ktoś przychodzi, kliknie w ten film, bo na przykład właśnie jest zainteresowany, to te komentarze też mu bardzo dużo dają, bo nie każdy właśnie ma ten typ skóry jak ja, a też nawet jeżeli ma, to tak jak mówię, skóra skórze nierówna, to jest po prostu powtarzanie jak mantra, ale tak faktycznie jest. No dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się on przydał, że odpowiedziałam na Wasze pytania właśnie co do tego, co do krycia i co do tego, jak się utrzymuje, bo to były najczęściej pojawiające się pytania. Liczę na Was, że jeżeli macie ten produkt, to podzielicie się właśnie swoimi wrażeniami w komentarzach, tak żeby inne osoby szukające tych informacji również mogły po prostu czerpać z naszej ogólnej wiedzy, nie tylko mojej, ale również i Waszej. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to możecie zostawić mi kciuka do góry. Jeżeli lubicie testy takich różnych podkładów, to zostawiam Wam na ekranie końcowym playlisty. Ostatnio podzieliłam również te testy podkładów na testy podkładów drogeryjnych i testy podkładów wysokopółkowych, tak więc możecie też na przykład, nie musicie oglądać wszystkich, możecie sobie wybrać, który test wolicie, jakby którą grupę podkładów wolicie zobaczyć. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału na przykład, to bardzo Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Zbliżamy się do 12 tysięcy i powtarzam to ostatnio bardzo często, ale na 12 tysięcy będzie rozdanie, a rozdanie jest tylko dla subskrybentów, więc koniecznie zasubskrybujcie. Więc tak, to tyle i przestało padać. Ale już nie będę nagrywać ponownie tego podsumowania, bo potem się gubię, co już powiedziałam, czego nie powiedziałam, więc to kompletnie nie ma sensu, ale mi się wydaje, że i tak nawet tego deszczu nie było słychać. Ja w takim razie lecę szybciutko to zmontować, ponieważ jest niedziela wieczór, a Wy to widzicie w poniedziałek po południu, więc ja po prostu się sprężam, żeby jak najszybciej dla Was to podsumowanie właśnie wyprodukować i żebyście mogły jak najszybciej poznać moją opinię na temat tego produktu. Więc dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa, pa!